Witajcie kochani, z tej strony Marta. Dziś zapraszam Was na tutorial, na którym wykonamy Exploding Boxa z okazji ślubu. Ja będę korzystać z kraftowych baz Gold Box kolekcji Yes I Do od Mintai Papers. Tu mam już wybrane arkusze, naklejki. Mam też elementy wycięte z kolekcji. Wykorzystam również sizal, tusze, kuleczki styropianowe i takie pręciki do kwiatów, bo będziemy też wykonywać kwiaty, napisy, tekturka 3D, foamiran i wykrojniki do kwiatów i troszeczkę wstążeczki gnieciuszka. Na początek oczywiście zaczniemy od docięcia papierów. Ja tutaj wybrałam sobie taki motyw desek na dół mojego boksa, na boki. Wieczko będzie takie bardziej kwiatowe. Ja tutaj troszkę przyspieszyłam ten czas wycinania, bo to wiadomo, żeby się trochę nie dłużyło i tak ten tutorial wyszedł dosyć długi. Jeśli chodzi o nosidełko, będzie one bardziej zdobne, właściwie tylko ze względu na to, że wybrałam tutaj takie bardziej zdobne motywy papieru. Wybrałam tutaj taki arkusz z dwoma kompozycjami, które umieszczone są po przeciwległych rogach arkusza. I tutaj z jednej strony będzie taki motyw z suknią ślubną i garniturem, a z drugiej strony jakiś tam tort, gołąbki, no i takie inne jakieś tam ślubne elementy. Właśnie takie wzory fajne są na nosidełko, ponieważ one już sprawiają, że to nosidełko jest dość mocno już takie, powiedzmy, ozdobne, ale nie trzeba tutaj dużo pracy, wystarczy po prostu okleić, a ja też staram się, żeby nosidełka raczej były takie, wiecie, bardziej praktyczne, żeby były taką po prostu oprawą do całości, więc też jakoś bardzo ich nie ozdabiam. No i jak już mamy przycięte wszystkie kawałki papieru, no to oczywiście oklejamy. Tutaj nie muszę jakoś bardzo składać tła ze sobą. Ważne jest tylko przy takim motywie desek, żeby na wszystkich bokach te deski były obrócone w tą samą stronę, czyli albo w pionie, albo w poziomie, wtedy to będzie spójne. Jak zamkniemy tego boksa, będzie to fajnie wyglądać. Z zewnątrz oklejam sobie tylko boki, w środku już wszystkie części. No i tutaj wiadomo, również te deski przyklejam w pionie. No a środkowa będzie oczywiście, no w jedną stronę będzie tak samo odwrócona, a w drugą prostopadle, no ale tutaj już na to nie mamy wpływu, musimy zdecydować w jedną stronę. Tutaj i tak jeszcze będę przyklejać na te ścianki kolejne warstwy, także tych desek aż tak dużo nie będzie widać. Jeśli chodzi tutaj o wymiar docięcia papieru, ja mam boksa w formacie 10×10 i żeby powstała mi taka mała, delikatna rameczka dookoła, no to ten papier skrapowy docinam na wymiar 9,7×9,7 cm. Teraz czas na oklejenie wieczka. Zanim jednak poprzyklejam tutaj papier, najpierw biguję sobie tutaj na składaniach. Zaginam dobrze, ponieważ to jest papier kraftowy, on jest dość sztywny, jak wiecie, więc ciężko byłoby później pozaginać to już po oklejeniu. Tutaj tą część górną wieczka mam przyciętą na wymiar 10×10 cm, a te paseczki, które przyklejam dookoła, mają długość 10 cm, a na wysokość 2,5 cm. Cały boks tutaj miał być dość delikatny, dlatego zdecydowałam się na taki neutralny, prosty wzór desek, żeby jednak nie było zbyt mdło.
postanowiłam te wieczko zrobić takie bardziej wzorzyste, ale też wybrałam tutaj taki bardzo neutralny wzór, tak, kwiatowy, także coś więcej tu się dzieje, jest troszeczkę więcej kolorów, bo jest zieleń, trochę różu, natomiast mimo wszystko jest to taki dosyć neutralny, uniwersalny, jakoś niezbyt taki narzucający się wzór. No i po oklejeniu składam sobie moje wieczko, wszystko do środka, nie muszę tutaj nic sklejać, dobrze sobie tylko potem jeszcze dociskam kością, żeby nic mi się nie rozchodziło. No i boks jest już oklejony, teraz czas na nosidełko, no i tutaj tylko przyklejam te dwa kawałki papieru docięte. Jeśli chodzi o szerokość, mam je docięte na 10 cm, natomiast wysokość, tutaj ten przedni kawałek, ten z suknią ślubną, ma 16,8 cm wysokości, a ten drugi ma 18 z hakiem, teraz dokładnie nie pamiętam, ale to ze względu na to taka różnica, że mam tu w środku ten języczek, który będziemy zaginać do środka, żeby to nosidełko zamknąć, więc na jednym boku mamy takie nacięcie, w które ten języczek chowamy, dlatego tutaj przycinam sobie ten papier krócej. Mogę oczywiście to zakleić i później naciąć nożykiem, natomiast to różnie później wychodzi, nie zawsze się uda, czasem wyjdzie krzywo, dlatego ja tak, żeby było bardziej praktycznie i estetycznie, wolę sobie tutaj troszkę krócej ten papier po prostu przyciąć poniżej tego nacięcia. No i bazę mamy już gotową. Teraz złożymy naszą tekturkę do środka. Ja tu wybrałam taką dość prostą tekturkę mostku z parą młodą. Jak widzicie, ta tekturka jest w takim arkuszu, więc nacinam sobie i delikatnie wyciągam te elementy. Jeśli chodzi o samo składanie, no to akurat tutaj ten model jest bardzo intuicyjny. Mamy tak naprawdę tylko trzy elementy, które musimy ze sobą złożyć. No i na koniec ta para młoda, ale to już jest taka kropka nad i, powiedziałabym. Delikatnie nakładam klej w miejscach, w których te elementy będą się składać. Tutaj jedyna rzecz przy tej tekturce, to jest tekturka ze skrapka, jedyna rzecz, na którą tak no, musimy zwrócić uwagę, to to, że te barierki z mostku, one po jednej stronie mają grawer, więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, żeby przy sklejaniu się nie zagapić i nie odwrócić sobie tych elementów w drugą stronę. No teoretycznie w niczym to nie będzie przeszkadzać, no ale troszkę szkoda tego graweru, bo on też fajny efekt dodaje. No i złożenie tego mostka trwało dosłownie 2 minutki. Ja tutaj zawsze, jeśli chodzi o takie właśnie elementy 3D, składam je sobie wcześniej, zanim przystąpię już do umieszczenia ich w boksie, żeby one sobie fajnie wyschły, żeby wszystko dobrze tam trzymało. Ok, mostek sobie schnie, a my przechodzimy dalej do pracy. Tak jak mówiłam, tutaj będę tworzyć w środku jeszcze warstwy. Przycięłam kolejne kwadraty, tutaj z tego samego wzoru, który mamy na wieczku, bo też nie chciałam, żeby tutaj jakiś miszmasz się zrobił, żeby to wszystko było ze sobą spójne. I będę je przyklejać na dystansie. Te kwadraciki są nieco mniejsze. Tam miałam 9,7, to tu jest 4 mm mniejsze te kwadraty są. Czyli mam 9,3 na 9,3. I te kwadraty kwiatowe przyklejam sobie na dystansie. Dość tutaj mocno dystansuję, żeby nic się nie załamywało i żeby to było wszystko stabilne. Tutaj też trochę pozwoliłam sobie przyspieszyć, no bo wiadomo, podklejanie dystansów to chwilkę trwa. Jeszcze tutaj przycinałam sobie tą birmatę, ażeby nie zanudzać. To pewne rzeczy tutaj troszkę przyspieszyłam w tym filmie. Ok, i teraz mamy już przyklejone moje ścianki wszystkie.
i na jednej zrobimy kieszonkę. Ta kieszonka będzie dość prosta. Przycięłam tutaj kawałek papieru kraftowego na wysokość 4,5 cm, bo nie chciałam też, żeby ta kieszonka była jakoś mega bardzo głęboka. No i tutaj sobie zaznaczam szerokość tego wierzchniego kwadraciku, tej wierzchniej warstwy i biguję po dwóch stronach. I teraz te bigowania będę sobie podklejać pod spód, żeby ta kieszeń w miarę była taka, wiecie, luźna, żeby swobodnie można było tam włożyć banknoty, jakieś zdrapki czy inne tego typu prezenciki. Żeby nie było tak ciemno tutaj na tej kieszonce, to docinam sobie jeszcze pasek też tego samego papieru, który mam w tle. Okleję kieszonkę, ja i tak będę ją później jeszcze delikatnie ozdabiać, no ale żeby to było fajnie, bardziej takie, wiecie, jasne. Ten papier kraftowy tutaj jest, ale też nie chciałam, żeby go było zbyt dużo w całej tej pracy, w całym tym projekcie, żeby on fajnie tylko podbijał nam delikatność tych papierów i ten styl, bo tu do tego takiego stylu lekko trochę boho, trochę rustykalnego, ten kraft jak najbardziej pasuje, jednak mimo wszystko chciałam, żeby tutaj ten projekt był naprawdę taki jasny i mimo tego papieru kraftowego delikatny. Tą kieszonkę podkleiłam sobie taśmą dwustronną Rolfix, a od dołu, żeby nie zabierać zbyt szerokości, no to troszeczkę klejem i tutaj musimy mocniej docisnąć i chwilę poczekać, przytrzymać, żeby ten klej nam chwycił, bo wiadomo, papier kraftowy jest sztywniejszy i potrzebuje kilku minut dłużej. I tutaj już właściwie tą taką część bazową mamy gotową. Możemy przechodzić do ozdabiania. Ja tutaj użyję napisów od Craft O'Clock z zestawu ślubnego i elementów wyciętych z kolekcji Yes I Do, czyli z tej, z której tutaj korzystamy. Mam tu elementy wycięte z arkusza z wycinankami oraz tego arkusza z kolekcji, na którym zawsze są te takie rameczki i kompozycje ozdobne. Wycięłam tu oba arkusze. Z jednego cięłam ramki, a z drugiego tą odwrotną stronę, czyli te kompozycje. One są też fajnie można właśnie je wykorzystać do ozdobienia, tak jak tutaj ścianek boxa, czy gdzieś na kartkach w kompozycji, w albumach. Także bardzo fajne są te elementy, jakoś nie korzystałam z nich zbytnio wcześniej, nie wiem dlaczego, ale teraz na pewno będę ich używać znacznie częściej. No i tutaj przykładam sobie kolejne elementy, mniej więcej dopasowuję, co mi będzie fajnie pasować. Na jednej ściance zrobię taką kompozycję z pudełeczkami, z obrączkami, a na drugiej tort i kieliszki. I tutaj dopasuję napisy. Na tej ściance z obrączkami będzie przyjmij tę obrączkę, a na tej drugiej ten szczególny dzień. No i tutaj zanim przykleję, to sobie jeszcze, wiecie, próbuję, zamieniam, podmieniam, co będzie lepiej. Wiadomo, tworzenie kompozycji głównie właśnie polega na dopasowywaniu elementów i to zwykle zajmuje najwięcej czasu. Ja tutaj też nie chciałam za dużo dawać, wiadomo, to są ścianki boxa też, żeby ich za bardzo nie przeciążyć, dlatego tutaj w miarę ograniczyłam się, a też te elementy wycięte z tych kompozycji, z tego arkusza z ramkami, tutaj już nie trzeba ich za dużo, bo one są dosyć takie, wiecie, rozbudowane, tak? Nie są tu pojedyncze elementy, tylko składają się z kilku, tak? Jakaś ramka, kwiatki i coś tam jeszcze. Także tutaj już one same w sobie też dość bogato wyglądają. No i pod te elementy jeszcze dopasowałam sobie też rameczki wycięte z kolekcji. One tam, wiecie, takie delikatne tło zrobiły, a też troszkę mi dodały więcej warstw, tak? Jakimś tam prostym takim elementem, który nie zaburzył mi kompozycji, a trochę ją rozbudował. Te kompozycje zrobimy dwie, na dwóch przeciwległych ściankach. Oczywiście te elementy
podklejam sobie na dystansach i używam tutaj kółeczek dystansowych z Craft Corner. Dwie kompozycje na przeciwległych bokach, tych ściankach boksa. Na trzeciej mamy kieszonkę, a tą czwartą zostawiam pustą, bo na niej w przyszłości umieszczę życzenia. Także tutaj nie będę nic przyklejać. Później ewentualnie jak już będą życzenia, to jakiś drobny elemencik, taki wiecie, tylko nawiązujący do całości. No chociaż raczej te ścianki, które mam z życzeniami, to zostawiam je już raczej bez żadnych ozdób, żeby po prostu jak najwięcej było miejsca na życzenia. Tutaj na tej ściance, którą teraz ozdabiamy, wybrałam taki element z pudełkami z obrączek. I tu jeszcze w tych elementach jest dodatkowo też samo to pudełko i one z wielkością pasujące właśnie do tego tu elementu, więc pomyślałam, że fajnie, żeby tak coś tutaj bardziej, wiecie, przestrzennie wyglądało, to sobie jeszcze to pudełko też dokleiłam na wierzch, na dystansie, żeby one bardziej odstawało, było bardziej widoczne. No i ostatni element tutaj to napis i ten napis też przyklejam sobie na dystansie. Tutaj jednak muszę trochę pokombinować i zrobić ten dystans tak jakby na dwóch wysokościach, ponieważ napis częściowo nachodzi na te wcześniej doklejone elementy, a częściowo na ramkę, która jest niżej, więc muszę to ustabilizować, żeby było równo, żeby nic tam się nie przesuwało. No i podobnie na drugiej ściance też napis na dystansie. Tu jeszcze myślałam o tych kwiatkach, żeby je podłożyć pod tort, ale stwierdziłam, że to już będzie troszkę zbyt dużo. I tu jeszcze pomyślałam też o tej ściance z kieszonką, żeby właśnie ta kieszonka nie była taka, wiecie, taka prosta, smutna. Coś jeszcze sobie tutaj chciałam dokleić. Tu próbowałam z jakimś serduszkiem, ale jakoś tak za bardzo różowe mi to było. I ostatecznie zdecydowałam się na róż, ale w formie kwiatów, kompozycji kwiatowej i na jej tle, na dystansie, gołąbki. Także taki w sumie prosta kompozycja z dwóch elementów, ale jednak coś tu się dzieje i ta kieszonka jest troszkę taka bardziej przysłonięta, nie widać tak, wiecie, tego odcięcia tej kieszonki równo, nie? Coś tam się dzieje, no ale jest dosyć prosto, nie zawsze musi być bardzo dużo elementów, czasem jakiś jeden drobny akcent wystarczy. No i tu już praktycznie wnętrze boksa mamy gotowe, pozostaje tylko później zrobić tą kompozycję po środku. Ale zanim przejdziemy do ozdabiania, no to zrobimy sobie kwiatki. Pomyślałam, że tutaj zrobię kwiaty samodzielnie. Wykonałam 6 kwiatów, wszystkie 6 znalazło się na tym boksie. Użyłam tu białego foamiranu i wykrojników Melisa od Fiori. Użyłam tu wykrojników w trzech rozmiarach właściwie, z każdego rozmiaru po 2 kwiatki. Żeby nie było tak całkiem biało, ponieważ tutaj też mamy troszkę różu w tych papierach i zieleni, pokolorowałam środki kwiatków na taki delikatny różowy kolor i zielonym troszkę na płatkach, ale tak wiecie, gdzieś tam na dwóch płatkach troszeczkę nierównomiernie, też niezbyt mocno, żeby tak delikatnie tą biel troszkę zielenią przyłamać, ale też nie na całej powierzchni kwiatów. No i mamy potuszowane, tutaj też troszeczkę pozwoliłam sobie przyspieszyć film. No i teraz będziemy formować nasze kwiaty. To nie będą żadne takie, wiecie, jakieś bardzo realistyczne kwiaty, takie zwyklaki troszeczkę, ale myślę, że fajnie, dość efektownie wyglądają. No i teraz każdy płatek po kolei nagrzewam sobie na żelazku, żeby troszeczkę się skurczył i zmięknął.
Następnie składam go sobie na 4 i zgniatam mocno w palcach. Rozkładam i naciągam, tylko tutaj przy rozciąganiu, przy naciąganiu staram się bardziej robić to bliżej środka, tak żeby te końce dalej zostały lekko pognieciona, takie wiecie, nierównomierne, a po prostu żeby rozciągnąć te płatki bliżej środka, żeby one były troszkę większe, szersze. Tutaj może nam się zdarzyć, że coś rozerwiamy i też tak mi się w kilku tutaj przypadkach zdarzyło, szczególnie przy tych małych płatkach, ale nie ma co się stresować, bo to wszystko możemy sobie później podkleić. No a patrząc na takie, wiecie, żywe, prawdziwe kwiaty, one też nie są idealne, też gdzieś tam czasem się zdarzy, że któryś płatek jest krzywy, przerwany, czy gdzieś tam nadgryziony przez jakieś robaczki, także tutaj wiecie, nie ma co się martwić, że jakiś płatek jest do wyrzucenia, bo z wszystkim damy tutaj radę. Z każdym płatkiem postępujemy tak samo, czyli nagrzewamy, gnieciemy i później rozciągamy. Tutaj bez względu, czy jest to duży, czy mały kwiatek, czynność wygląda tak samo. Muszę Wam powiedzieć tutaj, że też jeśli chodzi o te kwiaty, no to troszkę bolą palce, bo jednak żeby je dobrze wygnieść, trzeba użyć troszeczkę więcej siły. Ale myślę, że to jest też kwestia wprawy, także im więcej będziemy takich kwiatów robić, tym szybciej i sprawniej będzie nam to wychodziło. No i teraz dobieram sobie płatki tej samej wielkości po 3 sztuki. Pręciki przykładam drucikiem i przeciągam przez środek kwiatka. Nie dociągam ich całkiem do końca. Zostawiam je troszkę dłuższe. Lekko rozdzielam i w środek wklejam kulkę styropianową. Tutaj jeśli chodzi o wielkość tych kuleczek, no to dopasowałam sobie mniej więcej, tak wiecie, wielkością proporcjonalnie do kwiatków. No i w miarę te pierwsze płatki tak dociskam, żeby one trochę bardziej tak tą objęły tą kulkę. Kolejne dwie warstwy kwiatu doklejam sobie po przekątnej, czyli żeby między tymi pierwszymi płatkami pomiędzy pojawiały się kolejne. I każdą warstwę delikatnie podklejam klejem. Dzięki temu te płatki nie będą mi się przesuwać i ten kwiatek będzie zawsze równy, tak jak go ułożymy. Tutaj miałam ten naderwany płatek, od spodu go sobie podkleiłam, no i później jak go przykleimy do kompozycji, to nie będzie nic widać, że coś było uszkodzone. I tutaj z kolejnymi kwiatami postępuję podobnie. Troszkę wyszłam z kadru, bardzo Was przepraszam, starałam się jak najbardziej pod kamerą tutaj to robić, no ale też żeby dobrze widzieć. Ale tutaj jest to dosyć proste do wykonania, także myślę, że mimo wszystko będziecie wiedzieć, o co chodzi. No i tutaj jak podklejam sobie klej też do kolejnych płatków, dociskam i tak wiecie, troszkę w górę kieruję, żeby one fajnie się równo przykleiły. No i żeby ten kwiatek nie był taki oklapnięty, bardzo rozłożysty, tylko żeby troszeczkę w górę te płatki się unosiły. No i tak prezentują się gotowe kwiatuszki. Oczywiście trochę tutaj też przyspieszyłam, żeby nie przeciągać. No ale są dosyć proste, a może kiedyś zrobimy sobie jakiś taki typowy kurs na same kwiatki. Dobra, ok. Jak już mamy wszystkie elementy, przechodzimy do ozdabiania już takiego typowo kompozycyjnego. Tutaj będę jeszcze przyklejać na wieczko dwie warstwy. Warstwę kraftową i kwiatową. Czyli taką samą, jak mam tutaj oklejoną bazę. Przyklejam sobie te warstwy na dystansie. Korzystam tutaj też z birmaty. Jeśli chodzi o wymiar tych warstw, no to jak mam pierwszą warstwę 10x10, drugą kraftową 9,5x9,5,
I ta ostatnia jest o 3 mm mniejsza, czyli 9,2 na 9,2 cm. Tutaj troszkę sobie sztukuję tą birmatą, ale chciałam, żeby było to dość solidnie podklejone, żeby nic mi się nie załamywało, bo ta kompozycja na wierzchu będzie dosyć taka, wiecie, spora, więc żeby to było wszystko stabilne. No i tutaj składamy. Dociskając, odwracam sobie te wieczko jeszcze do góry nogami, żeby przy użyciu odrobiny siły, żeby to fajnie złapało, nie załamać tego wieczka do środka, żeby nic mi się nie uszkodziło. No i to już właściwie były ostatnie warstwy. Teraz już naprawdę przechodzimy do ozdabiania. Mostek przyklejam na środku boksa po skosie. Dzięki temu, że tutaj ten element 3D, tak jak właśnie mostek, czy jakąś altankę prostokątną, czy tam kwadratową, przykleimy po skosie, wtedy mamy więcej miejsca po dwóch przeciwległych kątach na wykonanie właśnie jakiejś ozdobnej kompozycji kwiatowej. Z większych elementów, tak? Czyli tak jak ja tutaj używam dość takich no, sporych kwiatów, więc tu swobodnie mogę je zmieścić i ten boks mi się bez problemu zamknie. Tutaj wykonam dwie takie kompozycje. Jedna będzie z jednego średniego kwiatka, a druga będzie miała ostatecznie dwa kwiaty, mniejszy i średni. Tutaj najpierw sobie jeszcze przymierzam te kwiaty na wieczku, żeby właśnie wiedzieć, co zrobić z tym mniejszym, czy go przyklejać na wieczko, czy w środku boksa jeszcze. No bo wiadomo, jak już przykleimy, to już później odwrotu nie ma, więc lepiej sobie najpierw poprzymierzać, popróbować. Budowę kompozycji na wierzchu zaczynam od doklejenia sizalu i na sizalu umieszczę kokardkę z gnieciuszki. Przykleję delikatnie tą pętelką na środku boksa, a na nią będę kleić kwiaty też delikatnie, żeby one w miarę były takie ruchome, żeby to nie było tak mocno sztywne. I tą gniecióżkę, te jej uszka będę przyciągać, później sobie formować między tymi kwiatami. Wtedy ta kompozycja będzie taka bardziej, wydawała się większa, bardziej przestrzenna. No i ostatecznie na wieczku znalazły się trzy kwiaty i ten całkiem malutki jeszcze dokleiłam sobie tutaj w środku boksa. Czyli żeby było tak trochę asymetrycznie, więc będzie jeden kwiatek z jednej strony i dwa z drugiej. Tutaj chciałam jeszcze użyć właśnie którejś z tych naklejek. Początkowo myślałam, żeby na ściankach użyć jakiegoś badzika, ale ostatecznie one były mi tam troszkę za duże i wybrałam taki okrągły jakby, nie wiem, powiedzmy to guziczek z kłódką, nie za duży, i podkleję go dystansem. Na razie zostawiam, żeby to tam wyschło i później sobie go wkleję do tej kompozycji. Tutaj wycięłam jeszcze wykrojnikami troszkę listków, troszkę jakichś takich gałązek ażurowych z papieru kraftowego i z resztek papieru, których tutaj używałam w tym boksie, czyli te ścinki, które mi zostały, wykorzystałam właśnie na jakieś listeczki. I tu jeszcze wcześniej nie pokazywałam Wam, ale to w trakcie tworzenia pomyślałam, że fajnie tu będą wyglądać takie właśnie jakieś elementy zielone z takich, wiecie, sztucznych gałązeczek, więc takie jakieś tam takie zielono-białe kuleczki sobie przygotowałam.
No i teraz już po prostu uzupełniam tą kompozycję o listki, gałązki, jakieś właśnie te kuleczki zielone. Tutaj nie ma jakiegoś takiego, wiecie, typowego schematu, gdzie co przykleić. Po prostu mam tą główną część, czyli kwiaty, doklejone tak, jakbym chciała. I teraz uzupełniam tą kompozycję o takie właśnie elementy jak liście, gałązki i tym podobne. W ten sposób, żeby ją wypełnić, żeby jakieś przestrzenie, które gdzieś mi wolne zostały, żeby je zapełnić, tak? Żeby to było takie, wiecie, takie naprawdę na bogato, takie pełne, żeby tam się dużo działo, tak? Tutaj doklejam sobie ten guziczek z tą kutką. On nie będzie jakoś mega bardzo widoczny, ale w takich kompozycjach też chodzi o to, żeby gdzieś coś troszkę wystawało, że jak ktoś się przyjrzy, to będzie wtedy wyglądać, wiecie, bardziej taka pełna ta kompozycja. To nie chodzi właśnie o to, że wszystko ma być w 100% widoczne, tak? No i tutaj na razie wieczko zostawiam sobie na chwilkę. I przechodzę do tej kompozycji w środku boksa. Kwiaty już mam, więc uzupełniam sobie tutaj listkami, gałązkami, troszkę tymi kuleczkami zielonymi. Tutaj jakoś mega dużo tych elementów nie dodaję, no bo też mam mniejszą jakby powierzchnię do ozdobienia, więc też tutaj muszę się troszkę ograniczyć z tymi elementami. No ja bym tutaj pewnie poszalała, ale muszę pamiętać o tym, że ten boks musi się zamknąć, więc nie mogę tymi gałązkami, listkami zbytnio wychodzić poza obrys tej podstawy boksa. Tutaj, jak widzicie, mam też takie większe gałązki, które no, w środku mi się w całości nie zmieszczą, na wierzchu również. No, teoretycznie mogłabym je umieścić na wierzchu w całości, z tym, że one by dość mocno wystawały poza wieczko, a też należy pamiętać o tym, że te wieczko musi zmieścić się w nosidełku, więc żeby się nic nam też tam nie pogniotło. Dlatego te większe takie gałązki dzielę sobie na mniejsze elementy i gdzieś je dokładam w kompozycji, żeby odrobinę wystawały. Zawsze to jest jakieś takie, wiecie, wykorzystanie materiału elementu. No a dodatkowo gdzieś takie, wiecie, małe elementy nam wzbogacają tą kompozycję. No teraz to jest już taki etap takiej, powiedziałabym, zabawy, przykładania, dokładania, przekładania gdzieś tych elementów. Tutaj jeszcze mam takie cieniutkie gałązeczki, więc też je gdzieś tam upycham jeszcze. Im więcej takich drobnych elemencików, tym ta kompozycja wygląda bardziej lekko, ale też pełniej, bardziej bogato. Kilka takich cienkich gałązek wkładam sobie też między kwiaty, bardziej tak powiedziałabym nie w poziomie, tylko w pionie, tak? Żeby one bardziej w górę odstawały. No co też troszkę urozmaici tą kompozycję. Będzie ona bardziej wyższa troszkę, więc też bardziej będzie przestrzennie wyglądać, bardziej objętości dostanie. Tutaj jeszcze kawałek takiej gałązeczki, żeby ją fajnie wkleić, żeby ona mi tam nie jakoś nie zaburzała kształtu kwiatów, no to podcięłam jej tam trochę z końca te listeczki, żebym mogła ją głębiej wcisnąć między te kwiaty. I z drugą robię dokładnie to samo.
tutaj jeszcze próbuję gdzieś coś dodać. Myślałam, żeby tak w środku dodać jedną tą zieloną kuleczkę między kwiatami, tak wiecie, taką wisienkę na torcie, ale troszkę dziwnie to wyglądało, więc dodałam sobie jeszcze gdzieś tam od boku te kuleczki. Tu trochę gałązek. No i tak wiecie, po troszeczku i ta kompozycja nabiera kształtu i objętości. Tworzenie kompozycji. No to jest chyba taki przy boksach czy przy kartkach najbardziej czasochłonny etap pracy. No bo właściwie przyciąć papiery i okleić bazę to jest kilka minut, jeśli mamy plan już jakiś mniej więcej przygotowany. Natomiast później już właśnie dokładanie tych elementów, doklejanie, układanie, no to już zajmuje zdecydowanie więcej czasu. No i tutaj już stwierdziłam, że moja kompozycja jest gotowa. Jedynie co, to chciałabym troszeczkę tutaj dopełnić to wszystko poprzez dodanie takich delikatnych kamyczków, kuleczek, perełek nawet, o, tak bym powiedziała, bo one są lekko połyskujące, takie mini perełki. I troszeczkę tych styropianowych, takich drobniejszych kuleczek. Kleję to wszystko na żel medium. Nie robię tego w jakiś tam super przemyślany, regularny sposób. Po prostu tam, gdzie mam jakieś wolne miejsce, troszkę przestrzeni, no to podklejam. To też wtedy tak bardziej naturalnie będzie wyglądać, jeśli nie będzie to takie, wiecie, bardzo, że tak powiem, zrobione od linijki. No i te kuleczki przyklejam sobie gdzieś tam styropianowe po bokach, gdzieś na listkach, nawet na tym sisalu. Natomiast te perełki posypuję na kwiaty, głównie gdzieś tam właśnie bliżej środka. I to samo robię w środku boksa. Na ściankach już nic nie dodaję, jedynie właśnie przy kwiatach troszkę, żeby tą kompozycję wzbogacić i dopieścić. Tutaj polecam Wam przy wykonywaniu właśnie takich zdobień użycie żel medium. Ono potrzebuje więcej czasu, żeby wyschnąć, natomiast jak już zaschnie, to fajnie trzyma, więc takie elementy typu jakieś cekiny, właśnie mikrokulki, czy te kuleczki styropianowe, no to się będzie trzymać, nie będzie Wam nic odpadać. No i mój boks jest gotowy. Także troszkę tutaj Was dzisiaj przytrzymałam, ale mam nadzieję, że Wam się film podobał. Tutaj na koniec zamykam sobie jeszcze nosidełko i przewiążę wstążeczkę, żeby tak dodać takiej, powiedzmy, o, kropki nad i. Wstążeczka musi być, ponieważ gnieciucha mam na wieczku, no to tutaj, żeby było wszystko spójnie, używam tej samej wstążeczki. Tak się prezentuje mój boks. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę albo komentarz, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo za dziś i zapraszam Was na kolejny tutorial.